Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Grand Theft Auto Online i najwyższa pora zakończyć challenge od Krzyśka Play Games. No kurde, koleś, no nie widzisz, tutaj biega do swojego super sportowego, luksusowego auta, koleś w masce. Ej, zahaczysz mi mój samochód? To zabiję. Ej, chyba nie zahaczył, nie? Czy muszę go już gonić? Nie, w ogóle chyba perspektywa jest zła teraz, no właśnie. Jedno tylko oddalenie mi jest potrzebne, nie dwa. No okej, okay, jak przypominam już, jak już miałem zamiar przypomnieć, tylko koleś mi przeszkodził. Teraz kończymy challenge od Krzyśka Play Games, polegający na tym, że za 100 tysięcy, które miałem uzbierać, mam ulepszyć wizualnie wakę. Co czy nie wakę, co ja gadam. Oczywiście NTTXF, ten oto samochód, którego wnętrze możemy teraz podziwiać. Ej, dobra, może jakoś super świetnie to nie wygląda, nie? Ale dobrze, że nie jest to po prostu jedna płaska tekstura. Okej, okay, dobra, najbliższy salon z tuningiem. Mam trochę więcej pieniędzy niż 100 tysięcy, bo 173. Więc można będzie jeszcze może jakieś ulepszenie silnika kupić. Tylko najpierw tuning trzeba znaleźć. Los Santos Customs. Gdzie najbliższe? Niewiele ponad kilometr stąd. Więc odpowiednie radio. Światełka włączyć, oczywiście. Nawyki z polskich dróg się włączają. W Los Santos, czemu by nie? No i zobaczymy. Kurczę, podobno już ten, inaczej, któryś z was powiedział mi w komentarzach, że można faktycznie ustawić dwa kolory, tylko po prostu trzeba wybrać lakier innego rodzaju jeszcze. Czy perłowy, czy jakiś. Więc zobaczymy, może faktycznie uda się jeszcze jakiś kolor dodać do tego Entity. No ale kurczę, ten czerwony naprawdę bardzo mi się podoba. A, zobaczymy. Kurde, dobra, jeszcze będę musiał wydać na naprawę. A, tam setki dolarów, nie tysiące pewnie. Dobra, to już jest tutaj. Chyba najczęściej odwiedzane przeze mnie Los Santos Customs w całym mieście. Autentycznie. Ej, gdzie mi tak bez migacza skręcasz? A, na wakacje jedziesz. Na wakacje tutaj deszczowa pogoda, no ja się nie dziwię, że troszeczkę zły jesteś za kółkiem. Nie ma to jak w porze urlopu dorwać najgorszą pogodę. No albo w wakacje, a to jak się chodziło do szkoły jeszcze. Dobra, więc uwaga, uwaga, uwaga. What the fuck? Co to miało być? Ty? No będę musiał zapłacić za ten roztrzaskany przód? No przecież to było niesprawiedliwe. Przecież normalnie on tu... No dobra, tylko 419 dolarów. Jestem w stanie tyle zapłacić. Dobra, ej, mogę lepsze hamulce. Kurde, pewnie, że tak. Wszystko co najlepsze, wszystko co najlepsze. A zderzaczki już mam. Silnik, no mogę lepszy. I cały czas jeszcze zostaje 100 tysięcy na ulepszenia wizualne, spokojnie. Wydech najlepszy, materiały wybuchowe nie. Klaksony już mam, smutny puzon, więc niech zostanie. O właśnie, neony. Styl neonowy. Brak, przód, tył, boki, przód i tył, przód i boki. Przód, tył i boki jak na moje. To jest chyba najbardziej racjonalne rozwiązanie. Czyli po prostu wszystko. Okej. Okay. Tylko teraz tak, kolor. W sumie nie wiem dokładnie, jaki będzie jeszcze drugi kolor tego auta, więc może z kolorem jeszcze poczekajmy. Póki co zostawmy takie domyślne białe. Reflektory mam najlepsze, okej, okay, dobra. Zapobieganie utracie kradzieży, tu wszystko musiało być po prostu. Lakierowanie. Kolor podstawowy. No i zobaczymy. Powiedzmy perłowy. Ej, nie wybrałem go? Przepraszam, twój pojazd musi mieć metaliczny lakier. Aha, no dobra. No nie, to w dalszym ciągu jest jeden kolor. Moment, moment, emblematy. No nie, no jak na moje, sorry, ale kolor podstawowy to jest jedyna opcja. No bo tutaj sobie mogę zmieniać, okej, okay, dobra, wszystko fajnie, kolor ekipy. Kurde. A jestem ciekaw, czy zwykły zielony kosztuje też 25 tysięcy. Dobra, matowe. No nie no, matowe to takie zbyt matowe aż. Metaliczne, no kurde, czarny też wygląda nieźle, no ale ile można mieć czarnych samochodów? Cytrusowa zieleń. Ej, to prawie jak kolor ekipy. Serio, chyba nawet troszeczkę lepszy. Aha, taki żółtawy bardziej. Śnieżna biel. Oj, dobra, ten też wygląda całkiem nieźle. Nocny fiolet. Ale kurde, no, a jak? Shafterowy? Czy shafterowy? Ja, dobra, dobra, jedziemy dalej. Słomiany, mchowaty, skórzany.
ciemny, bukowy. Ej, kurde, pojechali z tymi nazwami. Bronzfelzer. Ej, jest karmazynowy przypływ, jak kolor farby, którą pomalowałem w swój poprzedni pokój. Czy taka chamska czerwień. No nie, no kurde, moment, a jaki teraz mam? Ej, moment, żółty. No w sumie niby spoko, ale widoczny z daleka będzie, no ale w sumie nie bardziej niż ten czerwony, który aktualnie mam. Nie, serio, gdzie jest mój? No to nie jest ten na pewno, a może? Cholera go tam wie, dobra, moment, zaraz będzie mój chyba. Nie, stop, to który ja mam tak właściwie? Może metalowy? A nie mogę mieć metalowych, perłowego też nie mogę. Chromowany? No niestety nie, no musi być metaliczny, tak? Ale w sumie mogę po klasycznych jechać. Ej, mam, dobra, mam klasyczną czerwień. Czyli jako zmianę koloru klasyfikujemy po prostu teraz metalowy, nie wiem, sorry, metaliczny. I szukamy innej czerwieni, która też będzie pasować. Uwaga, uwaga, uwaga. Wow, czerwień turyńska czy wyścigowa? No cholera, rzekłbym, że wyścigowa tutaj się najlepiej będzie nadawać. No ale turyńska droższa, jaśniejsza. No. Ej, moment, jeszcze jest wulkaniczna, ale co to zmienia? A tu z tyłu na reflektorze, coś koło reflektora, taki refleks. I na wgłębieniu z boku. Ale czy warto jest to, kurczę, zapłacenia dodatkowych tysięcy? Jeszcze jest płomienna czerwień. No płomienna, a kurde, to, ej, sorry. Wdzięczna jeszcze, ej, dużo tych czerwieni po prostu, ej, ta jest niezła. Taka ciemna. Nie, dobra, jedna z tych czerwieni. Uwaga, uwaga. Turyńska, zwykła. Ej, no zwykła. Zwykła wygląda fajnie, ale kurde, to ta taniość mnie troszeczkę przeraża. Shit. No nie wiem. A, kit, pójdźmy w wyścig. Będę się tym przecież ścigał nagminnie przecież. Dobra, skoro kolor mamy z głowy. No właśnie, można jeszcze emblemat. Za 25 kafli sobie trzasnąć. Ale czemu tylko tam? Ej, moment, nie mogę na masce? Nie mogę na dachu? Nie... Kurde. Tak z lewej strony, tylko to słabiutko. O, jakieś zaproszenie do czegoś. Przyszło na telefon. Super lamy, ale niestety nie widać. Sprzedaj, no jasne. Ej, a za ile? No, ej, za ponad pół bańki. No to w miarę godna cena, ale i tak o wiele więcej włożyłem w ten samochód. No progi są już. Spoiler, kurde. Nie, nie bierzemy spoilera. Zawieszenie. Nie, nie chcę go obniżać, bo tak jak mówiłem, będę pieprzył, to czy pieprzył. No teraz pieprzę w sumie. Przenośnie oczywiście, bo nie używam teraz soli i pieprzu. A to właściwie samego pieprzu do żadnej potrawy. Nie, bo bym uderzał po prostu w krawężniki, więc zawieszenia nie obniżamy. Ale skrzynia biegów, no już jest rajdowa, no. Turbo też już jest, zwiększające osiągi. Koła. No koła zmieniłem wcześniej już, te są fajne, ale kurczę, można by było w sumie zmienić. Dodatki jakieś może... A właśnie, kolor dymu spod opon. O, jaki tutaj mamy najdroższy? A, moment, to jest chyba odwrócony szyk zdania, bo jest dym spod opon ekipy. A powinno być dym ekipy spod opon, bo tutaj chodzi o wybitnie pewnie o kolor. A, czerwony, zielony. Kurczę, teraz nie wiem, jaki neon dopasować do tego czerwonego koloru. Inaczej, co się dobrze komponuje z czerwienią? Kurde, biel! No pewnie, że tak, no ale... Kurczę, biały dym? Jest biały dym? Ej, jest biały dym. I go mam. Aha. To czarny. Taki typowo czarny. No są jakieś droższe. No jest czerwony za 20 kafli. No na pewno nie róż. Nie, dobra, kid, dajmy czerwony. Jak? Opony kolodporne z kolorowym dymem. No tak, taki mam. Rodzaj kół. No tutaj mam czerwone. Kurczę, no a może... No inne odcienie są, ale... A może biel właśnie? Bo za dużo tej czerwieni będzie. A jak wyglądają inne? Kurde, czerwień z zielonym kolorem kiepsko się komponuje. A poza tym nie mogę. Zablokowany. No kurde. Jak ja nie lubię takich dylematów. Shit. Ej, nie, wiecie co, zostawmy. Walić to. Teraz tylko wybrać jeszcze pozostaje neony, czy gdzie jest światło tutaj. Kolor.
No, jaki pasuje kolor neonu do takiego samochodu? No niebieski wygląd. Ej, wow. Nawet niezłe połączenie, ale czerwony dym do tego mam. Ej, dobra, jaki to jeszcze mamy? Ekipę. W sumie podświetlenie ekipy też by się nadało, no ale. Zobaczmy dalej. Kucykowy! Nie, sorry, to nie jest kucykowy. Kuckykowy! Nie, serio, dobrze to przeczytałem. Kuckykowy, tak. Kuckykowy róż. Kurde. Ej, nie wiem, czy oni to zrobili specjalnie, czy to był jakiś błąd. Nie no, obstawiam błąd. No niebieski, kurczę, ale jeszcze jest elektryczny. Electric Blue. Kupmy. Nie ma co naprawdę przedłużać tego, bo inne challenge jeszcze czekają. Ale może w tym wypadku coś skłami faktycznie. Jeszcze. Dodatki. No sorry. Kolor. Biel. A może czerń jest czerń? Po prostu chamsko czarne. No właśnie, bo niebieskie raczej nie będą pasować, a może, kto wie. No, takie coś. Kurde, jak samochód klauna trochę, nie? Tak mniejsza powaga tego samochodu, kiedy ma tyle różnych świecidełek tutaj. A, dobra, węglowa czerń. Czy antracytowa czerń, czy czarna stal. Nie, dobra, to brzmi nieźle. No, powiedzmy. Jak się wam podoba teraz NTTXF? No wiele się nie zmieniło. Kurde! A, jak już odpicować na maksa, to dajcie mi ten spoiler, gdzie to jest. Bam! Kid, mamy go. No, teraz przynajmniej troszeczkę się wizualnie samochód zmienił. Dobra, wyjeżdżamy. Wszystko na maksa kupione. Znaczy wszystko, co mogłem kupić na maksa, oczywiście. Dobra, i co teraz pozostaje? Sprawdzić dym, oczywiście. No, czerwony. Tak jak chciałem. Ej, w sumie nawet nie wygląda źle. Nawet nie wygląda źle. Mógłby wyglądać oczywiście jeszcze lepiej, ale nie, lakier mi się podoba. Bo bardzo dziwnie połyskujący. Ej, stop, stop, stop. Ile tych zaproszeń mam teraz? Cookie Mistrz. Bitwa o seniora, o shit. Dwóch z 30, ej, to jeszcze dla mnie miejsce będzie. Dobra. Ej, ale w sumie dobra. No skoro już wyjechaliśmy, ulepszyliśmy, no to sorry, ale challenge. Complete. Dobra, ale już. O kurde, stop, 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 stop. Czy wy to widzicie? Tam są czołgi same. Przetrwanie na pustyni wymaga ustalenia sobie jasnych priorytetów, a w tym przypadku woda i żywność przegrywają z czołgami i samolotami. W tej dużej akcji ostatnia drużyna wygrywa na pustyni Grand Seniora. Dwie drużyny próbują zakopać się nawzajem pod zwałami piachu. Aby utrzymać się na powierzchni, musisz wykorzystać wszystko, co ci wpadnie w ręce. Masz jedno życie, więc go nie zmarnuj. Ała, to trochę boli. No okej, okay, jest nas trzech. Zapraszamy dodatkowych dwóch. Słabo. Fajnie byłabyśmy, kurczę, aby udało się nam zebrać 30. No byłoby świetnie. No ale cóż, poczekajmy. Znaczy poczekamy, zobaczymy po prostu. Jak, już uruchamia? Nie, no kurde, w trójkę? Dwie drużyny i jedziemy w trójkę, tak? O kurde, jeszcze jestem sam. Wow, dobra, reprezentujemy Mordercze Ramy, jak zwykle godnie. Semper Fi. Zawsze wierni. Dobra, jestem gotowy, a wy? No. No dobra, zobaczymy, co uda mi się ugrać w pojedynkę. Nie wiem, czy to będą czołgi. Tak jak widzieliśmy na obrazku, czy co to będzie. No, mam swój karabinek. No, tylko co z tego, jak oni. No dobra, nie, na szczęście jest czołg. Myślałem, że ja go nie dostanę. No ale właśnie, brać czołg czy może buzarda? A cholera, pojedźmy czołgiem. Ostatnio mi się dobrze jechało. Zobacz, on ma jakieś inne bronie albo coś. Działo czołgowe, nic więcej. Okej, tym strzelam. A czym nie strzelam? Oj, moment, gdzie oni są? Gdzie oni są? Pewnie też czołgami będą napieprzać, nie? No to w sumie może ja buzardkiem mogłem. To by nie było głupie. Ale dobra, muszę już strzelać troszeczkę na ślepo. Ej, właśnie, ale światła to ty wyłącz. Zależy nam na elemencie zaskoczenia. Ej, tutaj mogę się skitrać. Serio. Wow, co ty robisz? Tutaj przedstawił wam zupełnie w innym miejscu.
co jest grane, ale dobra, warto wjechać na wzgórze. No kurde, co jest grane z moim prowadzeniem tego czołgu teraz? Znaczy nie, na wzgórzu to kiepski motyw, bo oni we mnie będą mogli strzelić, bo podniosą lufę do góry, a ja jej niestety na dół nie zrobię. Moment, ale tam wygląda na to, że... ktoś wziął samolot chyba. No. Ah! Nie trafiłem. Ale gdzie jest tam ten czołg? No, wedle radaru jest gdzieś tam. A ja tu zahaczyłem się na drzewie i prawie zaliczyłem dachowanie, no... kurde, rusz się! God fucking damn it. Dobra. Ach! Trafiony raz. Ale spokojnie, spokojnie. Wjadę sobie na wzgórze i może go jeszcze sieknę. Jest tam. Aj, chybiony. Chybiony. Trafiony. Dobra, jestem za wzgórzem, więc można. Bam! Ach, kurde. Teraz on musi wjechać na wzgórze. No kurde, pieprzone drzewo, tam jest. Yes! Woo! Enemy down. Teraz pozostaje drugi. Tam się kręci. No kurde, pieprzone krzaki, nic nie widzę, nie? No niech to szlak, kurde! Oj, czołg się psuje, albo się pali. Ale czemu nie mogę drzew rozwalać? Przecież to jest tak głupie. Przecież taki czołg powinien drzewo bez problemu rozwalić. Dobra, jedź, jedź, jedź. No, co to za... aaa, już do niego strzelałem, kurde. No dobra, trudno. Kiepsko mi poszło, bardzo kiepsko. No ale nie aż tak kiepsko, bardzo mogło mi pójść. Mogłem po prostu zginąć, nie zabijając nikogo. Ale okej, okay, a może rematchik, co wy na to? No powiem, że kontynuuj. A cóż by innego? Oj, delikatne przyciemnienie ekranu, co to oznaczało? Cholera wie, ej, czyżby zmiana stron? Ej, albo druga runda? Aj, kurde, dobra. Jest szansa, żeby odrobić straty z poprzedniego starcia. Runda druga, faktycznie, dobra. Ostatnia drużyna wygrywa. Tamten znowu pewnie weźmie lasera. Nie, nie weźmie, bo kurde sobie opuścił grę. No, dobra, tylko do czego on wsiądzie znowu do lasera? No to starczy, że raz go trafię tylko. No ale okej, okay, światła w pełni, długie. Helikopter! No to jest łatwiejszy cel dla mnie, tak szczerze. No zobaczymy, czy faktycznie. Ej, moment, czy to nie jest przypadkiem on tam? Kurda, widok z wnętrza. O, to jest niezłe, to jest niezłe. Stop, stój. Tam powiadasz, tak? A, no, 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 no. Nie, zmieniam to. Zmieniam ten widok. Trafiamy zatopiony. Nie, on jest za wysoko. Po prostu. Kurde, jak daleko mogę odsunąć kamerę? Aż tak daleko, dobra. Jest teraz nade mną. Rzekomo. A, tutaj, dobra, spoko. No to się ładnie napatoczył. No właśnie, ale on był ostatni. To ile tych rund jeszcze będzie? Bo teraz typowo one on one. I serio gościowi bym proponował, żeby wziął sobie też czołg. A, on coś próbuje gadać, tak? A, sorry koleś, ale ja cię nie słyszę, nie mogę cię słyszeć. Jak, jedna z pięciu? Jakich pięciu? Jeszcze pięć rund będziemy grać? O, shit. Nie, żebym nie lubił z czołgiem jeździć albo coś w tym stylu, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że została nas tylko dwójka. Typowe one on one jeszcze przez ile rund? Jeszcze przez trzy, tak? No runda trzecia, okej, okay, to rozumiem. Dobra, no to spokojnie, dociągniemy to do końca i póki co 1-1 jest, tak? Jeżeli się nie mylę. No ale czołg okazuje się dobrą opcją, więc tego się będziemy trzymać. No na pewno nie Buzzard. Ewentualnie laser, ale kurde. No nie, no jedno trafienie czołgu wystarczy, żeby rozwalić lasera, ale w przypadku lasera nie wystarczy jedno trafienie, żeby rozwalić czołg. Więc trzeba to z głową zrobić, czyli pobawić się w czołgistę. Dobra, on też weźmie. Ciężki pojazd opancerzony. Czy będzie bawił się w, znowu w latanie.
No, słucham, słucham. Póki co chyba do niczego nie wsiadł, bo jego ikonka się nie zmieniła. Dobra, wyłączamy światła. Podjeżdżamy po cichu. Nie, jasne. Przecież się nie da. Co, co? Czołg. Dobra, wziął czołg jednak. Więc no, niczym w czterech pancernych. Teraz, tylko brakuje mi ekipy w czołgu i psa. To raz, a dwa. No Niemcy mieli troszeczkę więcej czołgów niż jeden, który teraz stanie naprzeciwko mnie. No, będę widział twoje światła, jeżeli ich nie wyłączyłeś. O, to jest delikatnie zakurzone. Okej, ale delikatny offroad, bo z kaktusami sobie dam radę. Gdzie on tam ucieka w to miasto, no? Dobra, gdzie cię wywiało? Kolego. A tam jesteś. O, jeżeli to jesteś ty w ogóle, nie? O, nie wiem czemu tyłem jadę. Ej, dobra, i tyle? Ani jednego strzału? Nie wyprowadził, nie wymierzył? No ej, kurde. A łeb, czemu on się schował? Przybył w czołgu, no kurde, nie ma bardziej... To nie ma ciężej opancerzonego pojazdu w GTA Online przecież. Dobra, no. Spokojnie, jeszcze dwie rundki jakoś tak wytrzymam. Nie ma problemu. Dobra, radyjko sobie włączę, może Britney poleci. Nie no, wolałbym coś innego. Jakby tutaj w radiu można było dorwać Korn, chociażby jedną piosenkę Kornu na jednej ze stacji, to tylko tamtej stacji w kółko bym słuchał. Żeby tylko trafić. I na obojętnie jaką piosenkę Kornu, oni nie mają słabych piosenek. Dobra, runda czwarta. Bitwy o seniora. Czyli właśnie, bijemy się o przylądek seniora, o, nie wiem, dzielnicę, czy o starego dziadka na wózku inwalidzkim. Jak to jest? No, o inaczej, co jest nagrodą za ten trud, za te starania? Dobra, przekonamy się, bo póki co prowadzę. No, drużyna numer jeden wygrywa. Mordercze lamy godnie reprezentowane. Uwaga, znowu helikopter wziął. No, chyba nie pamięta, jak to się skończyło. Dobra, wyłączmy. I może tak, skoro on chce podlecieć, to teraz mądrze jest faktycznie tu się ulokować. Bo nieważne, jak wysoko on będzie, ja będę mógł podnieść tam lufę na taką wysokość. A patrz, jeszcze wyżej leci. No ale to miejsce jest naprawdę dobre. Co, podlecisz, podlecisz? Ja tam widzę, chyba to jest on, albo kosmici startują. No głupia trawa, no! Mi zaburza widzenie. Ej, dobra, jest za wysoko. Szlak, muszę się zbliżyć. To jest jakby co kolejna górka. O, ale coś kiepsko idzie, jeżdżenie tym czołgiem. Ej, nie, serio, gdzie on jest? Go nawet nie widzę. Ale można sprawdzić, coś co zawsze chciałem sprawdzić, czy idzie wykoleić pociąg. Strzelając do niego z czołgu. No nie. Chyba już by się wykoleił, jeżeli miałoby się dać. Dobra, ale gdzie jesteś? Lata mi nad głową, tak? Ale tam wysoko. Cholera, no głupia trawa, no! Dobra, wsteka, 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 no nie w tą stronę! Czemu to się nie obraca tam, gdzie mam lufę ustawioną, no? Dobra, cicho, cicho, cicho. Może się uda teraz. No jedź do tyłu, jak cię proszę, no! Okej, 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 no... Teraz do przodu akurat. No szla... Oj! No traf! O, dobra. Szkoda, że za którymś tam razem, ale... Pozostaje jeszcze ostatnia runda. Ale chyba już wygrałem, no właśnie. Już nie ma szans, żeby odrobił straty. Jesteś zwycięzcą. Nie, za każdym razem jak pojawia się sformułowanie jesteś zwycięzcą, albo zwycięstwo samo. To mi się kojarzy ten koleś z MLP. Znaczy NLP. Jesteś zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą. Nie, dobra kochani, ale serio. W tym miejscu skończę ten odcinek. Jak? Kurde, przecież jeszcze jedna? On już nie ma szans na wygraną przecież. To jest runda piąta, tak? No pewnie, a ja wygrałem trzy. On wygrał jedną, no nie ma szans na wygraną, no... Ale dobra, to sorry. Jeszcze nie kończymy, ale tym razem wezmę Buzarda, tak jak on, i zobaczymy, czy mi to wyjdzie na lepsze. Czy może mi się uda coś ugrać helikopterem. Chyba, że tam gdzieś jest jeszcze laser.
Nie, nie widzę żadnego na horyzoncie. Dobra. Co wziąłeś? Czołg! No to okej. Postaram się ciebie wziąć z zaskoczenia, tym, że tak szybko się zbliżę. Chyba, że po prostu mnie teraz trafi. A oczywiście może to zrobić. No, że jesteś gdzieś tu? Podobno? Ej, czym się strzelało, cholera? Czym się strzelało? O, tym, dobra. To świetnie. Teraz tak, gdzie on jest? O, shit! Może śmigiełkiem go! Uuu, to by było niezłe. To by było niezłe, aby mi się udało go śmigiełkiem cyknąć. No, po wszystkim, tak? Rozumiem. Po wsiem. This is the end. No, dobrze, świetnie. Nie, ale serio, jeżeli będzie, kurde, jeszcze jedna runda, to będzie to dla mnie totalne zaskoczenie. Bo już wyjdziemy poza limit 5. Jak kontynuuj? Koniec powinien być. Koniec, nie kontynuuj. Nie, serio? Będzie jeszcze jedna runda? No, nie wierzę. Chyba jeszcze będzie. Ile tego? To już będzie runda 6. Dokładnie, a miało być 5. Więc nieważne, co się stanie, ja po tej wychodzę. Bo inne challenge czekają, no nie można się tak zacierać, dobra. Czym najszybciej. Ej, gdzie są buzardy? No nie chcę się wlec do niego teraz czołgiem, szczerze. Nie, serio? Moment. Ej, to jest lotnisko chyba. Okej, może mi się uda zdążyć. Ej, no nie mówcie, że nastąpiła teraz po prostu zmiana stron. I kolejne 5 rund. Będę musiał rozegrać po prostu zaczynając z tej strony. Ja rozumiem, to byłoby świetne, jakbyśmy grali w 30. Po 15 w teamie i zabawa naprawdę przednia, ale tu jest kurde jeden koleś tylko. Dobra, już jest, tak? Dobra, no kurde, może zdążę wystartować zanim on przyleci. Wątpliwe bardzo, no ale chyba jedyna moja opcja teraz, skoro nie mam rakiet namierzających. Jest niedaleko, ale nie zmienia na rakiety. Jest delikatnym łosiem, bo ja już mogę strzelać. Dobra, oderwij się proszę, schowaj pod wozie. Zwrot. No, jesteś za mną? Jesteś za mną, dobra, jeszcze próbujesz strzelać. Okej, nie jesteś zbyt mądry. Ej, wow, albo ja? Bo go zgubiłem. A tu jesteś na dole. No kurczę, może liczy się z tym, że mogę się sam rozbić. Ej, tam była wyrzutnia rakiet chyba, na ziemi. Ale po co? Jak można to w ten sposób rozwiązać? Nie, ale serio, jeżeli będzie jeszcze przewidziana jedna runda, albo jeszcze te 4, to leję na to sikiem prostym. Rozgrywka zwycięzca, no czyżby? Tak, siano, no nareszcie, dobrze. Ale i tak mało, jak na tyle rund. Ale zwycięskie mordercze lamy były jak zwykle godnie reprezentowane przeze mnie. I mam nadzieję, że przez was też, kochani, że przez was też. Ale dobra, w tym momencie żegnam się z wami. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!